Moje dziecko chce być noszone tylko przodem do świata. Jakie nosidło wybrać? Hmm, bardzo często słyszę to pytanie od rodziców, ale też bardzo często widzę ich zaskoczenie, kiedy ich dziecko tak naprawdę chce być do nich przytulone. Posłuchajcie, bo to będzie bardzo ważny materiał. Cześć. Ja nazywam się Monika Osińska-Żabka. Jestem certyfikowaną doradczynią noszenia dzieci w chustach i nosidełkach, ale jestem też. Promotorką dobrego startu dziecka. I dzisiaj połączę ze sobą te dwie bardzo ważne dla mnie funkcje. Bardzo często, to co już wspominałam, słyszę od rodziców, że ich dzieci nie chcą być noszone e, przytulone do nich, twarzą do rodzica, że chcą być albo wysoko na ramieniu, albo przodem do świata. I teraz, jak z tego wybrnąć? Jak kupić nosidło, które zabrania de facto takiego noszenia, kiedy moje dziecko tylko tak chce być noszone? No i właśnie tutaj są dwa bardzo ważne aspekty. Nawet bym powiedziała trzy bardzo ważne aspekty. Pierwszy aspekt to jest taki, że wasze dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje przywierania, czyli przytulenia do rodzica. To powoduje prawidłowy, to jest związane z prawidłowym rozwojem mózgu, żeby dziecko mogło Iść w tym rozwoju zgodnie z wszystkimi zasadami sztuki, tego przywierania naprawdę bardzo mocno potrzebuje. Ale co jeśli sygnalizuje Wam jednoznacznie, że nie chce być tak noszone? No bo właśnie tak odczuwacie, tak to widzicie, tak to mi opisujecie. No i tu mamy dwa bardzo ważne aspekty, które należy wziąć pod uwagę. Dlaczego Wasze dziecko. Takie coś sygnalizuje. Po pierwsze, pierwsza i najważniejsza rzecz jest taka, że bardzo trudno jest na rękach nosić dziecko w pozycji prawidłowej, czyli takiej, która będzie ergonomiczna, wygodna i bezpieczna dla dziecka, tylko podtrzymując je rękami. Jest to po prostu trudne, naszych rąk jest za mało, i zupełnie inne podparcie daje tutaj nosidło czy chusta. Więc to nie jest jednoznaczne z tym, że jeżeli na rękach dziecko nie chce się tak nosić, to nie będzie chciało tak nosić się w chuści czy w nosidle. Kiedy chusta czy nosidło dadzą dziecku prawidłowe podparcie, prawidłowe naprężenie materiału na plecach dziecka, zebranie go i jakby zwinięcie do tej właściwej pozycji, dziecko będzie chciało być noszone w przytuleniu do rodzica, bo to jest nieprawda, że ono nie chce się do was przytulać. Ono po prostu boi się, kiedy jest jego ciało nieogarnięte w właściwy sposób. I to jest pierwsza przyczyna, dla której często takie wrażenie macie. Druga przyczyna i to jest już takie dosyć Trudne dla rodziców, też do przyswojenia, to jest to, że dziecko, noszone przodem do świata, jest narażone na atak bodźców, które docierają do niego z różnych stron. No i, wiecie, od bodźców można się uzależnić, no bo te bodźce atakują mózg. Wszystko to powoduje, że jest dużo wrażeń, dużo rzeczy, które no, mały człowiek. Yy, Jestem zainteresowany. Problem jednak polega na tym, że dziecko nie ma reakcji hamowania. To jest takie fajne słowo, które podsunęła mi jedna z koleżanek doradczyń. Reakcja hamowania to jest ten moment, w którym bodźców ma za dużo, ale nie potrafi tego w żaden sposób zastopować. My, jako dorośli, żeby, żeby to zobrazować, jak to wygląda. My, jako dorośli, jeżeli Jesteśmy przemęczeni ilością dźwięków, świateł, ludzi wokół nas, to po prostu odcinamy się i idziemy gdzieś, gdzie będzie ciszej, gdzie możemy odpocząć, gdzie nasz mózg może się zregenerować. Dziecko tego jeszcze nie potrafi zrobić, bo po pierwsze samo nie pójdzie. No, bo jest jeszcze za maleńkie, po drugie, nie umie tego ogarnąć. To znaczy, nie wie o tym, że to za dużo światła, że to ten telewizor grający, że to te osoby, które się przewijają przed jego twarzą, bo po prostu jeszcze mózg tego nie ogarnia. Więc on nie ma tej reakcji hamowania i nie potrafi ograniczyć sobie tych bodźców. To jest nasza rola, nasza jako tych mądrzejszych i świadomych rodziców. Dlatego bardzo ważne jest, żeby też odpowiednio dawkować to noszenie przodem do świata i dawkować dziecku te bodźce docierające do mózgu. Bo za chwilę dojdziemy do takiego stanu, że dziecko nie będzie potrafiło już bez nich funkcjonować. I to jest nazywane często uzależnieniem od silnych bodźców zewnętrznych. Ja to często tłumaczę na podstawie rozszerzenia diety i dawania dziecku do wyboru: marchewki i nutelli. No i tak, raz, drugi, trzeci, będziemy dawać dziecku wybór. Co wybierze za czwartym razem? Jak myślicie? No, wybierze to, co będzie bardziej atakowało obojczysty. A cukier jest tutaj naprawdę genialny w tej kwestii. I uzależnienie od cukru jest bardzo szybkie i bardzo efektowny. Dlatego. Tak samo dzieje się w kwestii uzależnienia od bodźców. Musimy pokazać dziecku alternatywę. Musimy pokazać mu, na czym polega przywieranie i dlaczego to przywieranie jest dla niego takie ważne. Dla, dlaczego e, bardzo często mamy taki efekt, że wieczorami nasze dziecko płacze bez powodu, jest najedzone, jest wyspane, a jest ryk i jest wrzask. Bo jest. Przebodźcowane. Ta ilość informacji, która dociera do mózgu jest tak duża, że mózg nie jest w stanie takiego, takiej ilości przetworzyć. Efekt tego jest taki, że dziecko po prostu płacze, a my na dobrą sprawę nie wiemy, co mu jest. Często mylimy to z kolkami, często e, staramy się cuda wymyślać, żeby to dziecko uspokoić. A prawda jest taka, że wystarczy zadziałać profilaktycznie cofnąć się do tego, co działo się rano, w południe, po południu, i kiedy przychodzi wieczór, no to tutaj już wtedy może być za dużo dla takiego małego mózgu. Dlatego bardzo, bardzo, bardzo ważne jest to, żeby dawkować dziecku noszenie przodem do świata. Często jeszcze macie taką sugestię od fizjoterapeutów. Natomiast żaden fizjoterapeuta nie powie Wam tego, że Wy musicie robić to zamiennie, ale przede wszystkim noszenie przodem do świata powinno być w ograniczeniu bodźców, czyli nie ma obcych osób, nie ma telewizora, radia grającego w tle, nie ma zabawek grających i odwracających uwagę naszego dziecka po to, żeby tych bodźców do mózgu takiego małego człowieka docierało możliwie jak najmniej, żeby go po prostu nie przebodźcować. Dlatego niesamowitym odkryciem jest, kiedy rodzice przymierzają nosidło, uczą się wiązania chusty i stwierdzają, że to jest dokładnie tak, jak ja mówiłam, czyli to dziecko w odpowiedniej pozycji, ustabilizowanej, e, że tak powiem ogarniającej dziecko, jego ciało, ręce, nogi, ale też odcinającej dziecko od bodźców, to dziecko się uspokaja i wcale nie musi być noszone tylko i wyłącznie przodem do świata. Pamiętajcie o tym. Jeśli macie z tym problem, napiszcie do mnie. Porozmawiamy na ten temat, zastanowimy się, co możemy z tym zrobić. Jestem do Waszej dyspozycji. Zostawcie też swoje przemyślenia w komentarzu.